Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiejsze rozpakowanie bez wątpienia ucieszy wszystkich fanów dobrej jakości muzyki. Mamy tutaj słuchawki Panasonica już z takiej wyższej półki cenowej, bo kosztujące jakieś 500 zł. Jest to dokładnie model RP-HC800. Jedne z nowszych słuchawek w ofercie Panasonica. Jak dowiadujemy się z samego opakowania, mają one funkcję aktywnej redukcji hałasów z zewnątrz. Zobaczmy co jeszcze ciekawego na pudełku. No, mamy pokazane, że są idealne w podróży. Zawartość zestawu, jest też przejściówka samolotowa między innymi. Specyfikacje. Widzimy przetworniki 40 mm. Impedancja jedynie 19 ohm przy tłumieniu tych hałasów. 17 z wyłączoną funkcją. Czułość 94 dB. Też w wersji on oraz 92 w wersji off. Zakres częstotliwości. Od 10 Hz do 25 kHz, czyli bardzo szerokie to pasmo przenoszenia. Tłumienie hałasów około 22 dB z tym aktywnym tłumieniem. Żywotność baterii 16 godzin. Chodzi tutaj właśnie o tą dodatkową funkcję tłumienia. Oczywiście słuchawki będą działać też bez tej baterii i bez funkcji tłumienia hałasów. Jest to po prostu opcja. Długość kabla 1,5 metra, oczywiście mini jack 3,5 mm oraz masa bez baterii jakieś 250 gram. Tak więc słuchawki średnio ciężkie. Zobaczmy jeszcze co z tyłu. Mam jakiś wykres, który nam pokazuje tą efektywność redukcji hałasów, ale oczywiście wykresy wykresami, sprawdzimy to sobie w praktyce. No, producent też zachwala takie najlepsze cechy tych słuchawek. Widzimy też dokładnie zdjęcia obrazujące nam te słuchawki, a za chwilkę sobie zobaczymy, co myślę, że będzie o wiele ciekawsze. Już bierzemy się za rozpakowanie kartonika. Dostęp jest tutaj na szczęście łatwy. No i zobaczcie, mamy fajne etui. Tutaj są jeszcze jakieś informacje gwarancyjne. Powiem wam, że etui bardzo fajne, ładnie wykonane. Do zabrania w podróż tych słuchawek idealne wręcz. Otwieramy i we wnętrzu bardzo ładne słuchaweczki Panasonica. Mamy akcesoria, zobaczcie, pozłacane wtyki, to jest przejściówka do samolotu, mini jacka i mamy kabelek oczywiście odłączany, 1,5 metra, też pozłacane jacki. Do samych słuchawek, biorąc do ręki, nawet nie wydaje się, że ważą prawie 250 gram, przyjrzyjmy się im po kolei. Pałąk górny, logo Panasonica, miękkie obicie, bardzo fajna skóra. Pałąk dość elastyczny, ale bez przesady. Elementy ozdobne, lekko błyszczące. Prowadnice aluminiowe. Przy tej cenie to już oczywiście musi być porządnie wykonane. Słuchawki bardzo mocno się rozszerzają. Prowadnice wyglądają na bardzo, bardzo wytrzymałe. I takie też pewnie są. Same nauszniki odginają się aż tak i troszeczkę też ruszają się tutaj we wnętrzach, żeby było łatwiej te słuchawki założyć i zdjąć. Wykończenie tych muszli, no cóż, bardzo dobre. Mamy tu wszędzie solidny plastik, oznaczenie Panasonic i model słuchawek. Tu mamy włącznik prawdopodobnie tej funkcji aktywnego tłumienia hałasu i tutaj mamy jakiś open. Już patrzymy co to jest. OK. I mamy miejsce na baterię. Natomiast co do wnętrzy tych muszli, są całkiem duże, myślę, że ucho się tutaj zmieści. Jeśli nie, to na naszych uszach spoczną dość miękkie, obite skórą gąbki. Nie jestem pewien, czy jest to memory foam, ale wydaje się być dość komfortowe. W środku czujemy też wyraźne wypełnienie, czyli będziemy tutaj mieli układ zamknięty. I ostatnia rzecz. Miejsce na podłączenie kabla. To by było na tyle, jeśli chodzi o rozpakowanie tych słuchawek z górnej półki. Słuchawki prezentują się bardzo fajnie. Parametry mają również obiecujące, więc mam nadzieję, że w testach sprawdzą się bardzo dobrze. Za jakiś czas zapraszam was na pełną recenzję, a dzisiaj dziękuję wam za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam was. Cześć!